Cześć wszystkim, z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody i dziś zapraszam Was na coś, czego jeszcze na tym kanale nie było, czyli pierwszy gameplay z gry Legends of Runeterra. Jest to nowa gra od Riot Games, twórców LoL'a, jest to karcianka i tego możecie o mnie nie wiedzieć, ale jestem ogromnym fanem karcianek. Zaraz wszystko opowiem wam co i jak, włączmy sobie pierwszą giereczkę. Tak, jestem ogromnym fanem karcianek. Grałem chyba w większość takich typowych TCG-ów na rynku, w Pokémony, w Magica zaczynałem wielokrotnie grać. Grałem też takie mniej znane tytuły jak Jakub Wędrowicz, Trading Card Game, czy Veto. No, było tego sporo, dużo pieniędzy znikło gdzieś tam w przepaściach kieszeni deweloperów. A ostatnio właśnie naszła mnie ochota na zagranie w coś, jednak żeby to nie było właśnie związane z jakąś ogromną ilością kosztów. No na szczęście właśnie pojawiła się giereczka od twórców LoL'a, która ma parę fajnych cech. Po pierwsze, jest bardzo niski próg wejścia, z racji tego, że to są beta wersja chyba gry, więc no wszyscy gracze mają powiedzmy ograniczoną ilość kart, ograniczoną wiedzę na temat gry, więc powiedzmy, że wszyscy startujemy mniej więcej w tym samym poziomie. Co generalnie jest niemożliwe do wykonania w większej ilości tego typu produkcji. Jest parę rzeczy, które bardzo mnie zachwycają na temat tej gry. Między innymi, na co troszeczkę czekam, pomimo faktu, że od dłuższego czasu nie grywam po prostu już LoL'a. Rozbudowa tego uniwersum. Troszeczkę, jak wiadomo, zawsze przy wyjściu danej postaci jest jakaś tam informacja zwrotna dotycząca jakiejś historii, jej pochodzenia, jakichś konfliktów z poszczególnymi innymi awatarami. Jednak tutaj poszczególne karty sugerują coś. Tutaj Królestwa Fjordu, Freylord. Sorry, czasami się jeszcze tutaj bujam z tymi nazwami, nie do końca wszystko ogarniam. Troszeczkę jestem też zestresowany, gdyż dawno, dawno nie miałem nie tylko styczności grać, ale również nagrywać grając. W sumie teraz dopiero zdałem sobie sprawę, że skupiam się bardziej na mówieniu niż graniu i nie wiem, czy to mi wyjdzie na dobre. Zobaczymy. Wracając do plusów giereczki. Kolejnym plusem jest dosyć ciekawy system. Jest to połączenie Magica, czyli tego systemu, że każdy bohater, każda jednostka może blokować inne jednostki bohaterów. Oczywiście postaci z LoL'a, jakichś dodatkowych takich pasywnych umiejętności i bardzo ciekawej mechaniki many. Zawsze przy okazji jakiś Hearthstone'ów i takich innych gier. W momencie, kiedy pierwszą turę jakby traciliście, bo nie mieliście co wystawić, ta mana wam przepadała. Tutaj jest to o wiele fajniej rozwiązane, z tego względu, że te punkty, jakby te punkty energii, których nie zużyjecie w danej turze, mogą wam się odłożyć do pewnego stopnia na to takie konto, tutaj reprezentowane przez manę. Jednak nie może ona być wystawiona, użyta na bohaterów. Musi ona być użyta na czary. No, kolejna fajna sprawą jest to, że no, gramy bohaterami z LoL'ca. Mamy parę typów jednostek, między innymi bohaterów, tutaj typowo Braum. W każdej talii może znajdować się parę jednostek do 6 kart bohaterów. I to mogą być 6 tych samych bohaterów lub tam chyba do 3 kopii jednej karty można znajdować się w jednej talii. No jest, czyli to dosyć intrygujące i fajne rozwiązanie. Oczywiście, w zależności od typu bohatera... O, ktoś się poddał, jak mi smutno. Czyli to była szybka giereczka. To dobrze, bo telefon... Wiem, że troszeczkę skaczę po tematach. Telefon mój wyłącza nagrywanie po 10 minutach, więc zaraz sobie zrobię małe cięcie, żeby nic nie stracić z materiału i zaraz wrócimy dalej. O, jeszcze tutaj sobie wyjaśnimy system punktowania doświadczenia. Tak jak w Hearthstone są różne misje,
do wykonania w trakcie gry. To na przykład to właśnie wygrać giereczkę z Tryndamerem, fajna sprawa, nawet nie zauważyłem tego, i zaatakować za pomocą 20 jednostek z Noxusa albo Freylordu. No właśnie ja gram tą Tarię na Braumie, Tryndamerze właśnie są na jednostkach z Freylordu. Ciężkie literki. Generalnie jak będę się trochę poprawiał, czy tam powtarzał, to musicie mi wybaczyć. Jestem troszeczkę rozentuzjazmowany w związku z nagrywaniem tego gameplayu. Wow. Rzeczą, które chciałem powiedzieć. Na co składają się generalnie nasze talie? Na co składa się w ogóle cały zasób kart w grze Legends of Runeterra? Są to regiony. Mamy parę regionów do wyboru, w których składamy sobie nasze talie. Najfajniejszą opcją jest to, że możemy je łączyć. Ja na przykład przed chwilą grałem na talii z Freylordu i bodajże Shadow Isles. Przez chwilkę nie grałem, więc teraz mogłem się to pomieszać. I to jest super, bo nie tylko te nasze podstawowe karcioszki mogą tworzyć jakieś synergie między sobą, jakoś super fajnie działać, jakoś tam kombować, ale również bohaterowie. Jak właśnie domyślacie się, jak to zazwyczaj bywa w grach, są stopnie rzadkości kart. Mamy te najbardziej popularne, te najzwyklejsze, później mamy troszeczkę rzadsze, epickie, no i mamy czempionów. No i jak możecie zobaczyć, tych kart jest dużo. Kolorowe tradycyjnie są w moim posiadaniu, szare, wyblakłe, są w przyszłości do zdobycia. No i jak to często bywa w grach pokroju Hearthstone'a, pokroju jakichkolwiek karcianek, no ciężko przychodzi nowym graczom zdobywania tych kart. Dlatego super opcją, którą oprócz tych właśnie tych zadań dziennych dał nam Riot, co już wam pokazałem, są nagrody z danych frakcji. Człowiek może sobie wybrać, jaki region aktualnie wspiera. Widzicie, tu jest tych regionów bodajże 6. Tu mamy totalny poziom doświadczenia. Tutaj mamy jakby procentowy progres w naszej giereczce. I możemy dzięki zdobywaniu doświadczenia z poszczególnych gier expić dany region. Ja obecnie sobie właśnie ten Piltover and Zone expię z tego względu. Chciałbym złożyć sobie najbardziej wkurzającą talię na Teemo i Ezreal'u, których nie posiadam. Ezreal'a posiadam, Teemo nie posiadam, więc tutaj dążę do dążę do zdobycia tych rzeczy. No tutaj poszczególnie możemy zdobyć takie pomniejsze na początku oczywiście nagrody, jak takie brązowe skrzynki, kapsuły. Kapsuły są spoczko opcją. I naprawdę fajną mechaniką, której wcześniej jakby nie zauważyłem, nie kojarzy mi się, są wildcards. To są po prostu takie... Zdobywamy na przykład takiego rare wildcardsa i możemy ją wydać na jakąkolwiek rzadką kartę w grze. Czyli to jest super, bo one losowo czasami wypadają właśnie w skrzynkach, wypadają w nagrodach, dzięki czemu naprawdę od początku jesteśmy w stanie złożyć sobie jako taką przyzwoitą talię, dzięki której nie będziemy przegrywać każdej giereczki, co w sumie jest istotne dla każdego nowego gracza, bo nikt nie lubi dostawać po tyłku od początku i po ciężkich czasie, ciężkiej pracy i uczenia się mechanik, dopiero wtedy coś osiągnąć. Fajną opcją, że już na takich wcześniejszych levelach, tutaj już miałem 6, 7, na 8 poziomie możemy zdobyć tą Champion Capsule, w której właśnie wypadają karty z championami. Oczywiście każdą kartę możemy kupić w naszym tutaj sklepie, tak? Wystarczy uzbierać tych kryształków z 3000, no i już proszę, mamy tego. No ale też jakby staram się nie wydawać akurat tych kryształów za często, bardziej te wildcardy, no bo przecież o to chodzi, to jest wersja beta giereczki. Dobrze, to jeszcze raz sobie chyba zagramy giereczkę Braumem, a jeżeli wam się spodobają te odcinki, to może w następnym będzie rozgrywka na Yasuo, która jest w sumie chyba najbardziej taką ciekawą mechaniką z tych wszystkich karcianek, które ostatnio kojarzę. Z tych prostszych karcianek oczywiście. Zaraz wracam. Także teraz odpalamy sobie rankę dzika, żeby było troszeczkę trudniej. Ja jestem już, chyba to jest brąz jedynka, jakoś tak. I lecimy. No powiem wam szczerze, że giereczka bardzo przypadła mi do gustu. Zazwyczaj nudzę się w którymś momencie, no bo właśnie dochodzimy do punktu, kiedy albo zdobywanie nowych kart jest bardzo żmudne, a tutaj jednak jest dużo jeszcze tych mechanik, dzięki tym postaciom i dzięki temu tej ułatwieniu zdobywania tych nowych kart, które człowiek ma aż chęć spróbować. Właśnie teraz staram się złożyć, i ta, jak wam powiedziałem, talię na Teemo i Ezreal'u oraz właśnie na Thresh'u oraz Hecarim'ie. No, tutaj nasz przeciwnik chyba jest troszeczkę wyżej. Nie wiem, czy to było srebro czy żelazo.
Oj, nie. W ogóle mam nadzieję, że Wam spodoba się taki styl wypowiadania się, taki rodzaj odcinka, gdyż przyszedłem, kurczę, z pracy i stwierdziłem sobie, a kurczę, pograłbym. No a jak już bym pograł, to w sumie czemu by was, do Was troszeczkę nie pomówić, szczególnie, że mam do Was małe pytanko dotyczące tego, co byście chcieli w następnej kolejności zobaczyć. Czy miałby być to odcinek dotyczący recenzji serialu Lock and Key? Tylko właśnie zobaczyłem, że od czasu, kiedy on w sumie wyszedł, to strasznie dużo filmów na ten temat się pojawiło. No ja wiem, że generalnie jestem troszeczkę w tyle, no ale no jest taka możliwość stworzenia dla Was recenzji. Jednak jeżeli nie interesuje Was ta tematyka, mogę zrobić taki odcinek zbiorczy dotyczący ostatnio obejrzanych seriali, a tych troszeczkę również się zobaczyło. Pokrótce przedstawić Wam swoją subiektywną opinię. Więc zachęcam do głosowania w ankiecie u góry, a my lecimy tutaj troszeczkę z rozgrywką. Może bardziej skupię się teraz na jej temacie. Pewnie i tak nie zdołam wytłumaczyć wszystkich mechanik, bo one są już dla mnie oczywiste, a przez to mogą być nieoczywiste dla Was. Dobra, skupiajmy się. Gra jest podzielona na... Znaczy tu runda, podzielona jest na tury. W zależności od tego, kto ma właśnie ten taki, powiedzmy, token ataku, taki żeton ataku, może on w tej danej turze atakować, rzucić wyzwanie. I więc pomimo tego, że na przykład ty, nie mając tego tokenu, masz jednostki, twój przeciwnik nie, to nie możesz zaatakować. Dalej. No oczywiście co rundę zdobywamy energię, którą możemy wydać na przyzywanie jednostek lub zaklęć. Tutaj bardzo fajnie autorzy gry pomyśleli, jak odznaczyć jednostki. Są w takich bardziej pełniejszych ramkach, a zaś czary są właśnie w takich okręgach. Bardzo mi się podoba ten design, chociaż na początku z tego, co kojarzę, nie był aż taki oczywisty. Mamy jednostki czempionów, tym właśnie Kalistę wystawiłem, Braum, Tryndamer, lub też zwykłych tutaj, powiedzmy, jakieś tam obserwatorów, jakieś tam jednostki. A też nikodem wysłowiłeś się. Ach, oczywiście w grze chodzi o to, żeby zbić zdrowie przeciwnika, reprezentowane tutaj oczywiście przez Nexus, jak to jest też w LoLu. Każda jednostka ma jakiś swój określony typ lub tam podtyp. Na przykład tutaj widzimy jakąś ikonkę. Bohaterowie mają to do siebie, że... Oj, co tu się dzieje? Deal to anything. Nie mam jak się uchronić przed tym, więc chyba będę musiał zabić moją postać, dzięki czemu przynajmniej dostanę jakieś karty. No trudno. Smutek, rozpacz. Zgubiłem wątek. Przepraszam. Musimy zbić zdrowie. Mam nadzieję, że na tym skończyłem. Co rundę dochodzi nam poziom energii, co też powoduje jakby później rozwinięcie jednego typu jednostek, który nie jest dość popularny. No ale jak już powiedzmy na przykładzie Brauma. Braum oprócz tego, że jest wszyscy bohaterowie mają fajną umiejętność awansowania. I kiedy awansują, to powiedzmy są takie bardziej mighty, bardziej są silniejsze, mają więcej zdrowia, mają więcej ataku. No i akurat Braum może za każdym razem, gdy zablokuje obrażenie, przywołać inny rodzaj jednostki, tak zwanego Mighty Poro. No to generalnie nie ma znaczenia dla Was jeszcze w momencie, kiedy dopiero wchodzicie w tą giereczkę. Ikonki są przeróżne i tu trzeba jakby troszeczkę się wdrożyć, to jest ciężkie do zrozumienia za pierwszym razem. Pamiętam, jak graliśmy ze Stasiem, pozdrawiam Stasiu, no to musiało chwileczkę potrwać, zanim się oswoiliśmy z nomenklaturą tej giereczki, bo jest zdziebko inna od Magicka czy od Hearthstone'a. No na przykład te magiczne grzybki mogą Was totalnie zszokować. No ja byłem tak zniszczony za pierwszym razem, że ciężko było. Ikonki. Tutaj mamy ikonkę, która nam mówi... O, gdzie to jest? Że on co... że ma efekt za każdym razem, kiedy zostanie rzucony czar. Zasada te trzy trujące grzybki. Z
kolei na przykład mój Braum ma taką fajną pasywną umiejętność, za pomocą której wyzywa daną jednostkę do boju, dzięki czemu mogę przyzwać niektórych bohaterów właśnie na ten bój. Co ma super, super wiele zastosowań z tego względu, że na przykład jest taki Teemo. I Teemo jest elusive, ma taki przymiotnik elusive. I takich postaci niestety nie możemy blokować. Co za tym idzie, nie można ich zaatakować w normalny sposób. Jest tylko jedyny sposób właśnie zrealizowania tego przez Brauma. No i teraz mogliście zobaczyć, na jakiej zasadzie działają te magiczne grzybki. Po prostu gdy się pojawiają, odejmują mi życie. Mam wrażenie, że staramy się Wam przekazać strasznie dużo informacji, przez co troszeczkę chaotycznie to wychodzi, nie tylko moja gra, ale również komentarz. Muszę się tego też nauczyć, wybaczcie mi. Mówić się nauczyłem, to teraz jeszcze grać się muszę nauczyć. No zawsze się tak człowiekowi wydaje, że ci mecz to łatwo mają, kurczę, grają sobie, jeszcze im to wychodzi, nie? A później człowiek się przekonuje, że to jednak nie takie oczywiste. No właśnie, ten deck na Teemo, który zawsze jest najbardziej irytujący i to jest chyba generalnie jeden z niewielu, znaczy nie chcę się chwalić za dużo, ale przez ten deck zazwyczaj właśnie przegrywam, przez te wybuchające grzybki, bo mam za wolną talię, troszeczkę Braum polega na kontroli stołów, na właśnie eliminacji co silniejszych przeciwników, a ten Teemo rzuca te magiczne grzybki, przez to znowu kolejne obrażenia. Przez co właśnie ja nie zdążę się rozstawić i już nie żyję. Co jest strasznie frustrujące, uwierzcie mi. Dobra, przywołamy sobie jakiegoś sojusznika. Albo tak, albo nie. Albo tak, który kosztuje troszeczkę więcej. To jest super karta, ta. Za pomocą tej karty też właśnie jeden gościu, który grał na samych Braumach, mnie rozwalił. Miał po prostu tyle tych poro, że stworzył taką wielką kulę tych poro. Chyba taki inside joke ligowców. Bardzo przyjemne są te grafiki, naprawdę. Dobra, coś trzeba tutaj uszczknąć. Postaramy się trochę osłabić przeciwnika. Generalnie nie zdziwcie się, nie wiem czy to powiedziałem, jak mój aparat się na chwilę wyłączy. Może przerwać mój komentarz, ale spokojnie, to nic złego u Was się nie dzieje, po prostu mój telefon tak ma, a ja nie mam niestety jak w tym momencie przerywać nagrywania, gdyż no niefortunnie postawiłem sobie dzisiaj statyw. No i właśnie, masakracja grzybami wchodzi. Nienawidzę. Oczywiście, bo chyba tego też nie powiedziałem, są takie podstawowe statystyki, tak? Atak, życie, a jednak powiedziałem, sorry. No i tyle. Jeżeli coś w giereczce jest niejasne, to musicie mi wybaczyć. Troszeczkę na żywioł dzisiaj poszedłem, a stwierdziłem, a pogram sobie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Widzieliście, że Teemo awansował. Mój Braum, żeby awansować, musi zablokować 10 obrażeń. Ma też taką fajną pasywną umiejętność, tę generację, czyli w każdej rundzie, jeżeli będzie miał te obrażenia i coś temu nie będzie pasowało, w sensie ktoś go zaatakuje i zostanie mu jeszcze życia na plusie, to jak skończy się runda, to on zyskuje zdrowie. To jest super upierdliwe, jeżeli właśnie mamy te umiejętności dodające Braumowi i ataku, i życia. Bo on w pewnym momencie robi się takim koksem. Oczywiście da się wszystko zniszczyć, da się to zniszczyć jak wszystko. Jednak powiedzmy na te początkowe stopnie naszej przygody rankingowej powinno być całkiem okej. No i niestety, Teemo podwaja ilość grzybów. I nawet jeżeli nie ma dostatecznej ilości... No, ratujmy się jak możemy, ale już średnio to widzę generalnie. No
Ratujmy się jak możemy. No kolejną kartę wyciągnę, po prostu umieram. Teraz mam ochotę zagrać troszeczkę więcej. No ale pierwszy taki odcinek nie może być za długi, co nie, moi drodzy? Ajajajajaj. No ale co, tamten się poddał. To chociaż musi być jakaś tutaj sprawiedliwość w świecie. No przegram. Co to robi? Dostanie kartę. Nie ma, panie. Nie ma takich kart. Nie będzie. Nie dostaniesz pan kart. Widzę, że chcesz. No i elo. No i sam się wkopałem. O i kolejną. Ta, ja jestem nierozsądny. Ale to było. No ja tego nienawidzę grać na teamu, dlatego zbieram te karty. No cóż, moi drodzy, może chociaż. Nie, nawet nie chcą to patrzeć, ale dostałem skill. No cóż, moi drodzy, no tak się prezentuje giereczka. Mam nadzieję, że nie było tragedii dzisiaj. W sensie, nie mówię już o samej jakości grania, ale komentarza. Bardzo mi było z wami się spotkać w tej nowej odsłonie. Co tak mało zostało, żeby wam pokazać coś nowego jeszcze? A, to może szybka giereczka. Jeszcze szybka jedna giereczka. Żeby się odkuć. Zobaczymy. Żeby się odkuć. Chciałem wam pokazać, jak wygląda... albo w sumie mam, jak wygląda skrzynka. Doszedłem chyba do 12 poziomu w tych skrzynkach. Nie wiem, tam jeden przed finałowym. Kamil lat 17. Witam, Kamilu. Przed największą polą nagród. To wam puszczę też. Nie wiem, czy w trakcie mojego gadania, czy jak będzie jakiś nudniejszy fragment. Ale obiecuję, że wam puszczę jeszcze ten bajerek, żebyście zobaczyli, że w sumie faktycznie Riot nagradza graczy za granie, co jest super sprawą. Oczywiście jest dużo rzeczy, które typowo możecie sobie kupić w giereczce. Karty, paczki kart. Ostatnio doszły też z tego, co widziałem, te nasze te małe, tak samo jak w te takie małe legendy, to jakoś inaczej to się nazywa, oraz plansze. No, zmiany kosmetyczne są jak najbardziej spoko i również nie mam nic przeciwko temu, że chcą zarobić na gierce, darmowej gierce, która naprawdę dobrze się gra. No jak mogliście zobaczyć, teraz przez tak naprawdę 3 tury nie mogłem nic zrobić, bo nie miałem tańszych kart, więc gra automatycznie sama mnie stopowała. To jest spoko. W sensie Stasiu tak się chyba raz walnął w jakiś sposób. Nie pamiętam, o co tam do końca chodziło. Ale był niezadowolony, więc no, jeżeli człowiek przyzwyczaje się jakby do kolei, w jakiej idą rundy, co jest na początku dosyć dezorientujące, to później już będzie spoko. No wierzcie. Naprawdę, giereczka w pewnym momencie jest taka... człowiek już w stanie jest ogarnąć i też jakby buildy, na których inni grają, tutaj jest jakiś miszmasz, tego jeszcze wcześniej nie widziałem, no akurat na potwierdzenie moich słów, co nie? Ale tak już czasem to widać, że jeżeli ktoś gra na przykład na Shadow Isles, to zazwyczaj gra Thresh'em Hecarim'em lub Hecarim'em, gdyż on właśnie przywołuje te Ephemeral Creatures. To jest spoczko. Znaczy irytujące, no ale... O! I to jest super, super zagranie. Tak powinno być. Dzięki, panie. Ranną jednostkę mogę dodać 3 plus 3. Ekstra. No i to są te irytujące jednostki LG, których inny sposób nie mógłbym w ogóle zabić, dlatego jak ona atakowała, to ja nie mogłem się zablokować, ale z racji tego, że mam tego Challengera, to mogłem ją przyciągnąć. I to warto mieć zawsze na uwadze. No oczywiście to mam takich parę podstawowych kart, na przykład jak to Drain, Free From Your Unit, wysi 3 życia z jednostki. No aż tyle nie grałem, żeby mieć wszystkie wykokrzone karty. Naprawdę, żeby dobrze się bawić w tej giereczce, nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej ilości kart. Na początek wszystko powinno wam starczyć, co jest naprawdę spoczko. No i tutaj właśnie znowu elusive jednostka mnie pokarała. No a tutaj zaraz ja postaram się ją pokarać. I powinno być ok. No.
Zanim coś zrobi, ta. A, dobra, spróbujmy. Zobaczymy, co nam da w odpowiedzi. Kamil, lat 17. There won't be a warning shot. Teraz w sumie zastanawiam się, czy wam wyjaśniam to w jakiś jasny sposób. No dla mnie to w tym momencie już jest jasne, ale jak kurczę na początku zaczynałem w to grać, to myślałem, że oszaleję. Dobra. Ale żeby nie było, że nasza trochę ulegliśmy, to chociaż tą jednostkę chciałbym zabić, z racji tego, że jest elusivem. Oczywiście są karty, które mogą zastopować czary, są właśnie stop spell, ale to chyba w Królestwie Ioni. A jeszcze możemy rzucić jednostkę, to jak najbardziej. W ogóle wam powiem, że ostatnio mam fazę na gry planszowe i marzy mi się podróż przez Śródziemie. Ale chyba do momentu wesela powstrzymam się z zakupem. Żeby nie być aż tak nierozsądną osobą. Niemiło. No ale trudno. Teraz jego tura na atak. Łatwo to zobaczyć, kto atakuje przez ten właśnie ten token atakujący. Tylko co tu teraz? Może tego... Tutaj coś podziałamy. O, overwhelm. Fajna sprawa. Jeżeli jednostka ma przymiotnik overwhelm, to biorąc jego atak i jakby życie przeciwnika, w momencie kiedy my atakujemy, to nadmiar ataku względem jego życia jest jakby wykorzystywany przeciwko niemu. Widziałem to tak w ten sposób, że nie zrozumieliście tego na pewno. Chodzi o to, że jeżeli mój atak byłby większy niż życie przeciwnika, to reszta tego ataku idzie jakby w Nexus. Jany, czasami polecę. No, ale już trochę się rozemocjonowałem i ta giereczka już lepiej idzie. Już coś tam wychodzi. No, w momencie, kiedy mamy drugą kartę bohatera, to mamy jakby też takie karty przypisane do tego bohatera, nazwijmy w ten sposób. I w momencie, kiedy jej użyjemy, wtasowujemy jeszcze jedną jednostkę, czyli taki fajny feature. Możemy mieć bohatera i użyć bohatera. No. Dobra. Próbujemy, nie? I teraz w momencie, kiedy ten łucznik zaatakuje mi Brauma, powinien on ewoluować. Okej, okay, i lecimy. I mamy. Wy będziecie mieć z głosem, kurczę. Będę musiał chyba wam troszeczkę wyciszyć, żeby wam nie krzyczał ten Braum do uszu. Tak, mają fajną w ogóle jest ścieżka dźwiękowa tej giereczki. Polecam. O, moja postać z awatara. No w sumie spoko kartka. I teraz. Frost by the strongest enemy. Dobra, idziemy. Anivia ma... Jej sposób levelowania jest taki, o który wam wspomniałem, czyli jeżeli dobijemy do maksymalnego poziomu energii, będziemy tak zwani oświeceni. W momencie, kiedy będziemy oświeceni, to ono przejdzie na kolejny poziom. To też jest fajna sprawa, że klikając na kartę prawym przyciskiem myszy, nie tylko jakby ją podświetlamy, ale właśnie jak ma jakiś dodatkowy efekt, to możemy sobie przeczytać. W wypadku Anivii zobaczyć właśnie jakby jej te karty, tak? Które jeżeli byśmy mieli więcej Anivii, pomógłby ją wtasować do deku. Ja już atakowałem, nie? Dobra. Pas. Braum nam się leczy i zobaczymy, kogo nam rozbajtuje. Luzik.
Ten deck na Freylordzie troszeczkę polega właśnie na buffowaniu poszczególnych postaci, tak? Czyli pomimo faktu, że one są jakby same w sobie niezbyt specjalne, to jak rzucę takich trzech takich gardów, to już wiecie, każda karta plus 3, no to już jest śmiesznie, już się robi i właśnie więcej takich plusików. No i jakoś to idzie w instancie. O, jedną z moich ulubionych kart z deku dotyczącego. O kurde, trochę mi się z Yasuo. Mam tą samą kartę chyba dwa razy w deku z Yasuo. Nie mam trochę jak tego zastopować, co mi spowolni grę teraz z jednej strony. No co, nic nie zrobię. Ajajajajaj. No szkoda. Dobra, no, nic nie zrobię. No i widzicie, przez chwilę ta karta była z powrotem Braumem, a teraz w momencie, kiedy wystawiłem Brauma, przemieniła się w takie oto cudo. No, gość tu spasował, widocznie nie chce jakby, chce się tutaj bawić z nami. O, i znowu frostbite'ował. O, i to jest taka właśnie karta podstawowa z Shadow Isles, która dosyć ma duży koszt, ale już naprawdę, jeżeli macie coś, co was tak denerwuje, to warto tego użyć. No i tutaj właśnie Anivia ulepszona, atakując, zadaje obrażenia wszystkim wrogom, to jest super spoko sprawą. No i jeżeli zginie jakby, to zamienia się w to takie jajko, jak pasywka z giereczki. I Thermal, tak? Znaczy ona? No sobie tego i tak, chyba że ma kartę, która przekazuje to. Zrobimy tak. Ciekawy jestem, czy to zadziała. Chcę jej zniżyć jakby atak i jestem ciekawy, czy jeżeli wytworzy takie cieniste jednostki. Okej, okay, czyli będą miały te same efekty. To jest spoko. To jest naprawdę spoko. Teraz chcę zrobić tak, że w momencie znowu, kiedy ten smoczek mnie tutaj, powiedzmy, pokara troszeczkę Brauma, ja go zbafuję i w kolejnej turze on będzie mógł jakby znowu przykozaczyć. No i to też fajnie bije Nexus. No i tak jak opowiedziałem, przyzywamy Mighty Poro. Powiem wam, że miałem takie, chyba to już kiedyś też mówiłem, miałem takie marzenie czasami nagrywać giereczki z poczka z. To jak wtedy rozumiem na przykład, tak trudno właśnie jest na bieżąco budować myśli, żeby to nie było takim. Tak a propos na przykład fenomenów streamerów, nie? Że streamer to jest łatwa sprawa. No okazuje się, że nie do końca. Ja na przykład mam troszeczkę szacunku. Troszeczkę. Do nich. Teraz jestem ciekawy, jeżeli bym zabił ją, bo to jest Last Breath, no to miałoby sens. Z jednej strony, a z drugiej strony by spowodowało to, że i tak bym musiał to ją zabić. I teraz pytanie. Okej, spróbujemy tak. Spróbujemy zrobić to w ten sposób, że on jakby stawi tą Anivię. O, to ja teraz zrobię kill unit. I w jaki sposób, ile tam jest tego? Ma dwa życia. Spróbujemy zrobić w ten sposób. To zabijemy. Go frostbite'ujemy, bo jeżeli tego nie zrobimy, to on mi zabije tą postać. I teraz w momencie, kiedy on nie uderzy, to raczej nie powinien zabić mi jednostki, która nie ma życia, zwyczajnie. Spróbujemy to w ten sposób osiągnąć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A najgorzej. No. Najgorzej. Myślałem, że to będzie troszeczkę inaczej.
Dobra, no co tu zrobić? Nie zdziałem. Myślałem, że ja je zostanie na stole. No i znowu go. Kurde. Frostbite mam 10 many. Najpierw wykończę to, bo mnie denerwuje już naprawdę. Tragedia. Bo tak to będziemy się przekomarzali oboje. Bez sensu. Użyjcie, że się napiję. Już trochę mi zaschło. Nie herbata, ale woda filtrowana. Spoko sprawa. O, fajna jednostka. Silna. Wydaje się silna. On mi teraz tego nie zabierze. Mogę się to jakoś tak wycwanić. Jakąś silną jednostkę. Tak. Tak, tak. Tak. Jak mi coś zginie, to wtedy zabiję go. A ja nie mogę. A nie, bo nie miałem many. Dobra, myślałem, że poprzedni turze mogą to wykorzystać. I protect this place. It's too late for you. No właśnie, trochę głupio, nie? Dobra. Majki poro. No i teraz właśnie, co ja bym chciał zrobić? Może tego, bo on ma overwhelma. Jeny, mam nadzieję, że to nie będzie za długi odcinek. O, deny. Właśnie o tym skidom myślałem. Faktycznie Ionia. No szkoda. Szkoda, przemyślał człowiek to. Dobra. Kładziemy co możemy na stole i się bronimy. Tu mamy też takie kolejne jakby ikonki, których nie wyjaśniałem wam. Postacie z taką przekreśloną tarczą nie mogą bronić. To w sumie w przypadku tej postaci ma duży sens, bo ona za każdym razem jak ginie, to powraca w kolejnej turze i miejsca o +1/+1. Co jest fajną opcją na atak, tylko że no, czasami blokuje stół, no też taka karta po części troszeczkę sytuacyjna. No ale ja mam na przykład takie postacie w talii, które zabijają jednostki i takie właśnie troszeczkę... Co? Frostbite, o! Niedobrze! Okej, dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Teraz znowu zrobimy ten trik, że mu odejmiemy mu zdrowie. I chyba mu. Dobra. Będzie to jakaś metoda. Jak to rozegrać, panie? Nie, bo jak tak to zrobimy, to on zginie. To tak. Dobra. Byłby zadał 3 na początku, a nie 2. No dobra, trudno. Life is life, nie? No i gdzie mój Mighty Poro? Gdzie znikł? +4/+4. Quality. No i o tym mówiłem o buffowaniu, nie? Snow, wind and ice. This is fun, yes? O, i pięknie. Zginie od razu, bo nie zablokowałbym go i bym miał wygraną giereczkę.
On by miał wygraną giereczkę. I by wyszło, że tak się chwaliłem, że wygrywam, a byłoby jak zawsze. Tylko nie deny, błagam. Nie deny. To jeszcze rzucimy. Co rzucimy? No nic nie rzucimy. Nie bardzo, nie bardzo. Okej. Okay. No jeszcze, to troszeczkę można by było powiedzieć, że są jeszcze wolne zaklęcia, szybkie zaklęcia i burstowe zaklęcia. No ale to powiedzmy sobie szczerze, że na ten moment to nie jest istotne. Szybkie możemy rzucać i w bitwie, i poza bitwą, wolne. Tylko poza bitwą i na nie może odpowiadać przeciwnik, tak? Zaś burst... i ma wygraną. No i przegrałem. No trudno, wyrównana walka, widzieliście. Nie kłamie. Z takimi postaciami przegrać. Zdarza się, moi drodzy. No ale tutaj no nic nie zrobię. No kurczę, no szkoda. Pewnie coś można było zrobić lepiej. Zawsze można coś było zrobić lepiej. No ale cóż, moi drodzy. Zresztą za chwilę wam pokażę zawartość przynepsji. I będziemy się żegnali. No chyba i tak, kurczę, ten odcinek będzie strasznie długi. Tutaj patrzę, mam rozpiskę. O i proszę. Mamy unlocked. Skrzyneczkę Golden Chest. Kolejny poziom będzie. Będzie złoty. No, o tym wam powiedziałem. Dostaliśmy upgrade'a takiego losowego do Common Wildcard, czy możemy sobie wytworzyć jakąkolwiek kartę chcemy. Tutaj tą kopię miałem już 3 kopie w swojej kolekcji, więc zamieniło mi na shardy. Jakieś kolejne karty, znowu wildcard i co? I kolejne shardy. No, pojedynczo te skrzynki są takie średnie, te kapsuły są naprawdę spoko, z nich wypadają fajne karty. Więc naprawdę nie wiem, jak to będzie, kiedy gra wyjdzie z bety, jak przejdzie czy do alfy, czy już do pełnoprawnej jednostki, czy te karty zostaną, czy nie zostaną, no ale na moment obecny, wiecie, jak na darmową rozrywkę, chwilę rozerwania się, jest to jak najbardziej spoko. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby odpowiedzieć, jaki rodzaj filmu, czy o jakiej treści filmu chcielibyście następnym razem na kanale zobaczyć, a my się żegnamy. Cześć!